Wyreżyserowany przez Barry'ego Jenkinsa dramat z 2016 roku oparty jest na sztuce Tarella Alvina McCraneya In Moonlight Black Boys Look Blue. W rolę głównego bohatera Chirona wciela się trzech różnych aktorów, od młodych do starszych. Alex R. Hibbert, Ashton Sanders i Trevan T. Rodd. Historia podąża za życiem Chirona w trzech różnych okresach jego życia, Little jako dziecko, Chiron jako nastolatek i Black jako dorosły. Mały chłopiec, Chiron, biegnie i szuka schronienia w opuszczonym domu, on ukrywa się przed swoimi dręczycielami. Handlarz narkotyków o imieniu Yuan przechodzi obok i znajduje Chirona. Zabiera chłopca do swojego domu i przedstawia go Teresie, dziewczynie Yuana. Mężczyzna pozwala Chironowi spędzić noc u siebie, po czym zwraca go matce Paula. Yuan obecność przeszkadza Paula, ale Chiron nadal zobaczyć Yuan. W miarę upływu czasu, Yuan staje się rodzajem ojca postaci do Chirona. Pewnego dnia, Yuan łapie Paula, robi narkotyki w jego terytorium. On skolc ją za zaniedbywanie jej własne dziecko. Jednak Paula walczy z powrotem, mówiąc, że Yuan nie powinien być sprzedaży narkotyków do niej w pierwszej kolejności. Podczas ich gorącej dyskusji, Paula czyni kilka uwag na temat swojego syna, sugerując, że Chiron jest gejem, stąd ciągłe zastraszanie w szkole. Następnego dnia, Chiron pyta Yuan pewne przekleństwo. Chociaż Yuan jest zdenerwowany przez to słowo, przechodzi do spokojnie wyjaśnić jego znaczenie do Chiron. Następnie, Yuan przypomina chłopcu, że nie ma nic złego w byciu gejem i że kiedy nadejdzie czas, będzie wiedział. Znęcanie się trwa przez całe licealne lata Chirona. Terrell jest jednym z głównych dręczycieli, on ciągle nęka Chiron bez wyraźnego powodu. Tymczasem relacje Chirona z matką pogarszają się. Paula jest obecnie brakuje pieniędzy z powodu jej uzależnienia od narkotyków. Zdesperowana Paula próbuje siłą odebrać synowi pieniądze, zasiłek Chirona od Teresy. Czekając, aż jego dręczyciele odejdą, Chiron natyka się na starego przyjaciela Kevinem. On następnie przystępuje do wyjaśnienia powodu jego zatrzymania, robi intymne akty na klatce schodowej szkoły. Tej samej nocy Chiron śpi w domu Teresy i śni o Kevinie, który robi to, co powiedział mu w szkole. Czasami, aby uciec od rzeczywistości, Chiron lubi iść na plażę, gdzie Yuan kiedyś zabrać go do. Na plaży, Chiron natknie się na Kevinem ponownie i palą blunt razem. Pod wpływem, dwaj przyjaciele dzielą się swoimi najbardziej osobistymi myślami i ich noc kulminuje w intymnej chwili razem. Po tym, Kevin prowadzi Chirona do domu. Następnego dnia rano Terrell przekonuje Kevinem do wzięcia udziału w grze, w której musi kogoś pokonać, celem był Chiron. Zakorkowany Kevin uderza swojego przyjaciela w twarz. Radzi Chiron grać martwy, więc gra może zakończyć się szybciej, ale Chiron odmawia. W rezultacie inne łobuzy skakać na górze Chiron i pokonać go. Gwałtowny incydent przykuwa uwagę zasady szkoły, a ona mówi Chiron zgłosić jego agresorów, ale on ignoruje jej rady. Wściekły, Chiron wraca do szkoły następnego dnia i bije Terrell z krzesłem. Tym razem, policja przybywa i aresztować Chiron. Po wyjściu z więzienia, Chiron rozpoczyna nowe życie w Atlancie jako handlarz narkotyków. Nadal pozostaje w kontakcie z matką, która teraz mieszka w ośrodku odwykowym. Tymczasem Kevin kontaktuje się z Chironem i zaprasza go na kolację do swojego miejsca pracy. Chiron podróżuje z Atlanty do Miami, aby zobaczyć się z Kevinem. Podczas nadrabiania zaległości, Chiron dowiaduje się, że Kevin ma dziecko ze swoją byłą dziewczyną, a Kevin dowiaduje się, że Chiron jest obecnie dealerem narkotyków. Kiedy kończy się zmiana Kevinem, Chiron odwozi go do domu. Kontynuują rozmowę. Kevin mówi Chironowi, że jest zadowolony ze swojego obecnego życia, ponieważ nie stresuje go ono zbytnio. Z drugiej strony Chiron mówi Kevinowi, że przez te wszystkie lata był samotny. Historia kończy się, gdy Chiron leży w ramionach Kevinem, patrząc na swoją przeszłość jako Little. Zakończenie Moonlight nie zdradza zbyt wiele na temat tego, co stanie się z Chironem czy Kevinem, ale daje widzom poczucie, że z serca Chirona został zdjęty duży ciężar. Nic, co wydarzy się po spotkaniu z Kevinem, nie cofnie przeszłości, ale przynajmniej Chiron może być trochę bardziej spokojny o to, kim jest. Przez całe swoje życie Chiron musiał zmagać się z dwoma głównymi rzeczami, swoją seksualnością i własną matką. Paula była nieobecna przez większość życia Chirona. Chociaż kobieta była tam fizycznie, nigdy nie była emocjonalnie dostępna dla Chirona, co sprawiło, że miał do niej urazę przez wiele lat. Jak na ironię, Yuan, zupełnie obcy i daleki od bycia praworządnym obywatelem, był w rzeczywistości tym, który zapobiegł Chironowi od posiadania znacznie gorszego dzieciństwa.
Właściwie Juan i Teresa byli jedynymi prawdziwymi rodzicami, jakich Chiron kiedykolwiek znał. A co z Kevinem? Kim on jest dla Chirona? Przyjacielem, kochankiem, kimś, kto naprawdę się o niego troszczył. Jeśli Chiron naprawdę liczył się dla Kevinem, to dlaczego go bił? Presja rówieśników, a także strach, że Terrell też może się nad nim znęcać. Podczas tej sceny Kevin powiedział Chironowi, żeby przestał się opierać, żeby cała ta męka skończyła się szybciej. Jednak Chiron miał już dość tego wszystkiego, stąd jego upór w podnoszeniu się po upadku. To była kumulacja wielu uczuć, które doprowadziły do tego całego gniewu w Chironie. W tym momencie Terrell reprezentował wszystko, czego Chiron nienawidził – ucisk. Jako dorosły Kevin zdał sobie sprawę, że mógł postąpić lepiej i oszczędzić Chironowi tej całej przemocy. Jednak, jak wielu, Kevin również bał się dręczycieli, dlatego przyłączył się do tej głupiej gry. Jego przemyślenia na temat całego zajścia były również przyznaniem się do tego, że przez te wszystkie lata nie był wierny samemu sobie. To samo dotyczy Chirona. Jego obecny styl życia i wizerunek to tylko fasada. Dorosły Chiron nie jest wrednym bandytą, handlarzem narkotyków, on tylko gra rolę, aby inni zostawili go w spokoju. Nikt nie nauczył Chirona, jak postępować lepiej, więc po prostu robi to, co umie. W pewnym sensie zarówno Kevin, jak i Chiron nie byli w stanie być prawdziwymi sobą, gdy byli młodsi. Mimo to, jako dorośli, obaj w jakiś sposób starają się to naprawić. Chiron zawsze spuszcza gardę z Kevinem, bo tak jak Juan i Teresa, nie próbuje go osądzać. Kiedy Chiron przyznaje, że od czasu nocy z Kevinem nie był z nikim intymnie, ten nie waha się ani chwili, by wziąć go w ramiona. Kevin jest jedyną osobą na tym świecie, która wie, kim naprawdę jest Chiron, pomimo tego, że nie widział go od lat. Paula, Juan i Teresa wiedzieli o seksualności Chirona, ale nie mają pojęcia, jak wiele zniósł przez te wszystkie lata, nie mogąc ujawnić się jako gej i nie mogąc doświadczyć miłości. Końcowa scena pokazuje, że Chiron zaakceptował to, kim naprawdę jest. Mały chłopiec nie boi się już ani nie ucieka przed dręczycielami. Plaża odgrywa ważną rolę we wspomnieniach Chirona z dwóch głównych powodów, Juan i Kevin. Kiedy Chiron był mały, Juan zabrał go na plażę i nauczyć go pływać. Więc plaża jest rodzajem bezpiecznego miejsca w umyśle Chirona. W dodatku jedyny raz, kiedy był w stanie być z kimś intymnym, Kevin również wydarzył się na tej samej plaży. Czy więc Moonlight zasługuje na cały ten szum i pochwały? Moim zdaniem tak. Film ma bardzo prostą fabułę, śledzi losy Chirona jako dziecka, nastolatka, a następnie dorosłego. W Moonlight nie ma szalonych zwrotów akcji. Co jednak sprawia, że Moonlight zapada w pamięć? Postacie. Porozmawiajmy o matce Chirona, Paula. Ta kobieta ma za zadanie opiekować się Chironem, a jednak nic z tego nie robi. Zamiast tego zaniedbuje własnego syna i okrada go. Już samo to wystarczy, by uznać Paulę za bardzo nienawistną istotę ludzką. Jednak Paula ma też swoją tragiczną historię, jest uzależniona. Jej szalone i nieodpowiedzialne zachowanie wynika z silnego zażywania narkotyków. Kiedy Paula rzuciła nałóg, pokazała Chironowi zupełnie nowe oblicze matki, która jest gotowa kochać swojego syna bezwarunkowo, nawet jeśli on żywi do niej urazę lub już jej nie kocha. Ta sama dwoistość istnieje również w Juanie. Ten człowiek jest jedyną postacią ojca, jaką Chiron kiedykolwiek znał, ale postawmy sprawę jasno, Juan nie jest aniołem, jest dealerem narkotyków. Więc, czy Paula ma rację, kiedy powiedziała, że to wszystko wina Juana za sprzedaż narkotyków do niej? Tak i nie. Juan jest dostawcą, to nie on stworzył popyt. Każdy klient powinien wziąć odpowiedzialność za swoje działania, a nie obwiniać innych za swoje błędy. Tak, to prawda, że dostarczając produkt, Juan zaspokaja popyt, ale ostatecznie to klient podejmuje ostateczną decyzję o wzięciu lub nie tego, co Juan ma do zaoferowania. Kevin jest również bardzo ciekawą postacią. Na pierwszy rzut oka jest typowym fajnym facetem, wszyscy go lubią. Jednak Kevin ma też swoje własne niepewności. Przez cały okres szkoły średniej, Kevin po prostu podążał za tym, co inni chcieli, aby zrobił, zamiast podejmować decyzje dla siebie. Poza Juanem i Teresą, Kevin może być jedyną osobą, która faktycznie troszczy się o Chirona. Kiedy Kevin wykonał ten telefon, próbował naprawić swoją przeszłość. W głębi duszy Kevin żałował, że nie stanął w obronie siebie lub Chirona, kiedy Terrell wcisnął go w tę sytuację. Moonlight ma bardzo intymny wydźwięk. Oglądanie tego filmu jest wyjątkowym doświadczeniem, ponieważ pozwala widzowi śledzić życie Chirona z bliska, prawie tak, jakby czytał jego osobisty pamiętnik.
Na koniec, ale nie mniej ważne, porozmawiajmy o ścieżce dźwiękowej. Muzyka w Moonlight jest niesamowita i to naprawdę wisienka na torcie, która wynosi film na inny poziom. Ogólnie rzecz biorąc, Moonlight to bardzo warty uwagi film z fantastycznymi kreacjami aktorskimi.